Witajcie ze strony Patryka, no buty nie grają. A w dzisiejszym odcinku coś fajnego, ponieważ coś, na co czekałem giga długo. I zamierzałem się z tym też dość długo, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w sumie na tym kanale były już 3 recenzje innych klapek. I mówię, nie no, muszę kiedyś mieć swoje klapki, buty nie grają. I mam. Razem z firmą Kubota. Wspaniałe klapki, buty nie grają. Ja jestem mega podjarany, bo ostatnie klapki, jakie miałem, Lidla mi się rozwaliły, Biedronki mi się rozwaliły i niezniszczalne QA54, które mam chyba 5 lat, dalej żyją, no ale też już są na wykończeniu. A teraz dzięki temu mam jakieś, no nie wiem, dla siebie zostawię ze 3 pary. Te już zajeżdżam od prawie tygodnia i cały czas podeszwa jest ładna, więc tutaj nie ma nic. W środku, tutaj od wewnątrz, antypoślizgowe i wyżłobione pod takie wysokie podbicie jak moje, więc dla mnie jest kozak. Na przykład mój kolega jeden, który ma wysokie podbicie, dzięki rzepowi wziął sobie poluzował i mówi: o, i wreszcie dobrze. No, ja jestem mega zadowolony, bardzo mi się podobają i jeśli ktoś chce, no to piszcie na Instagrama albo na Facebooku. Na TikToku to chyba świetnie się dogadać, ale jest kilka wolnych par jeszcze w różnych rozmiarach. Nie ma chyba tylko 39, jeśli miałbym powiedzieć. Chyba tylko 39 nie ma. Więc jeśli chcecie też takie klapki, piszcie do mnie, jakoś się tam dogadamy. I ja naprawdę mega polecam. Bardzo fajniutkie klapki. Mówię to jako specjalista od nich, ponieważ każdy, kto mnie zna, to wie, że ja dziennie w klapkach spędzam z 10 godzin, w szczególności latem. W zimę to już tak nie, ale latem to cały dzień chodzę tylko w klapkach, w pracy też chodzę w klapkach. Ja jestem giga fanem i polecam, szczerze polecam. Patryk Kołodziejczak, buty nie grają. No cóż, o klapkach to już wszystko. No i do zobaczenia w następnym odcinku z recenzji Puma All Pro Nitro Scoot Henderson. Nara!